start nowych, dużych inwestycji, ciekawe wydarzenia inspirowane postacią Stanisława Wyspiańskiego, starania o czyste powietrze charakteryzowały rok 2017 w gminie Zielonki. Zapraszamy na krótki spacer przez miniony rok. Reforma oświaty w naszej gminie nie spowodowała większych zmian. Od roku szkolnego 2017-2018 zamiast 4 zespołów szkół złożonych z gimnazjum i szkoły podstawowej działa w gminie Zielonki 5 szkół podstawowych w Zielonkach, Bibicach, Woli Zachariaszowskiej, Owczarach i Koszkwi. We wrześniu 2017 roku rozpoczęły się prace budowlane przy rozbudowie szkół w Zielonkach i Bibicach. W każdej z lokalizacji powstanie dodatkowy segment z salami lekcyjnymi, basenem szkolnym i salą rekreacyjno-teatralną. W październiku natomiast została podpisana umowa na zaprojektowanie budynku szkolno-przedszkolnego w Przybysławicach dla obwodu koszkiewskiego. Wykonawca przedstawił projekt i złożył wniosek o pozwolenie na budowę. Na drugi kwartał 2018 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę szkoły w Przybysławicach. Jesienią w wielu miejscach na gminnych drogach w ramach przebudowy pojawiły się nowe nakładki z asfaltobetonu. Na remonty, budowę dróg i chodników wydano prawie 3 miliony, głównie z budżetu gminy. Asfaltowanie wykonano na odcinkach. Ulica Zaciszna w Owczarach, ulica na Błonie i ulica Galicyjska w Pękowicach, ulica na Piaski, ulica Kanadyjska, ulica Zielone Jary, ulica Wzorowa w Zielonkach, ulica A15 w Węgrzcach, ulica Pogodna w Garliczce, ulica Leśna i ulica Graniczna w Bosutowie, ulica Mokra w Bibicach, osiedle Łokietka, ulica Lawendowa, ulica Zielona w Grębynicach, ulica Spacerowa w Brzozówce. W Koszkwi wyasfaltowany został parking o powierzchni 2000 m2, usytuowany na gminnej działce pomiędzy szkołą a zamkiem. Powstały chodniki, m.in. na ulicy A5 w Węgrzcach, ulicy Długiej w Owczarach, ulicy Krakowskiej w Januszowicach przy drodze do Giebuntowa. Odwodnienie na odcinkach: ulica Krakowska w Trojanowicach, ulica Olszynowa w Bibicach, ulica Fiołkowa w Bosutowie, ulica Długa w Dziekanowicach, ulica Leśna w Bosutowie. W grudniu uruchomiono 2 autobusowe linie nocne do gminy Zielonki, 917 i 937. Dołączyły one do 16 istniejących linii dziennych. Zrealizowano m.in. zatokę autobusową i 2 perony przystankowe przy ulicy Długiej w Dziekanowicach oraz wiaty przystankowe w Bibicach, Garlicy Duchownej i Januszowicach. W ramach tzw. inicjatyw samorządowych z województwem małopolskim gmina wykonała chodniki przy drodze wojewódzkiej nr 794, w Przebysławicach Januszowicach 430 m i w Trojanowicach Januszowicach 290 m. 13 czerwca samorządy Krakowa, powiatu krakowskiego i gminy Zielonki porozumiały się w sprawie realizacji i finansowania wiaduktu w Batowicach, o których dofinansowanie gmina Zielonki za pośrednictwem Stowarzyszenia Metropolia Krakowska ubiega się w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Nad torami kolejowymi, obok dziś zamkniętego dla ruchu wiaduktu, powstanie nowy wiadukt wraz z 2 rondami oraz półkilometrową drogą prowadzącą do drogi powiatowej z następnym rondem na tej drodze. Nowy wiadukt usprawni najważniejszą w tym rejonie przeprawę przez magistralę kolejową, tak istotną dla gmin Zielonki i Michałowice oraz dla Krakowa. W ramach ZIT przewidziane są również przebudowa drogi powiatowej na odcinku Węgrzce-Batowice oraz budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż dróg powiatowych na odcinku Węgrzce-Dziekanowice i ulicy Granicznej pomiędzy gminami Zielonki i Michałowice oraz dróg gminnych w Węgrzcach i Bosutowie. Został ogłoszony przetarg na budowę północnej obwodnicy Krakowa. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał program inwestycyjny realizacyjny tej inwestycji. Przypomnijmy, że długość POK to ponad 12 km. W większości droga biec będzie po terenie naszej gminy. Na trasie w gminie Zielonki powstaną 3 węzły – Zielonki, Węgrzce i Batowice. Gmina Zielonki walczy o czyste powietrze.
Z ponad 7 tysięcy lokali na terenie naszej gminy około 1 tysiąc ma piece węglowe. Do 2020 roku gmina chce wykorzystać 6 milionów złotych na wymianę 429 pieców węglowych z dofinansowaniem w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W 2017 roku przeprowadzono 300 ocen energetycznych domów prywatnych niezbędnych do uzyskania dofinansowania, podpisano ponad 100 umów i wymieniono 53 piece w ramach ZIT i dodatkowo 18 w ramach programu PONE. Już drugi sezon gmina prowadzi kontrolę pieców i pobiera próbki popiołów z domowych palenisk do badania. Wraz z gminami z województwa małopolskiego stara się też o dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych. Została podpisana umowa z wykonawcami na termomodernizację 4 budynków użyteczności publicznej w gminie Zielonki. Jako pierwsza w Polsce gmina Zielonki wdrożyła stały monitoring jakości powietrza poprzez 42 czujniki Early. Została za to uznana za najbardziej innowacyjną gminę wiejską przez Dziennik Rzeczpospolita, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki za projekt Powietrze na wagę złota, inicjujący ten monitoring, dostało nagrodę Ekolaur od Polskiej Izby Ekologii w kategorii Edukacja Ekologiczna. Zostały rozstrzygnięte przetargi i rozpoczęły się roboty przy budowie kanalizacji. Gminna sieć kanalizacyjna jest rozbudowywana w ramach projektu Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Zielonki, czwarty etap, na który gmina Zielonki otrzymała prawie 13 milionów złotych dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Koszt inwestycji to 28 milionów złotych brutto. Prace zakończą się na początku 2020 roku. Poziom skanalizowania gminy z 85% wzrośnie do 95%. Powstaje również nowy budynek zaplecza LKS Zieleńczanka. Budynek z szatniami, sanitariatami, magazynem sprzętu i salą konferencyjną będzie parterowy o powierzchni 223 m2. Ma być gotowy i wyposażony w lipcu 2018 roku. Koszt inwestycji to prawie 1,5 miliona złotych. Została przejęta na rzecz mienia komunalnego gminy Zielonki działka Skarbu Państwa położona w Zielonkach między ulicami Napiaski i Lawendową. Działka o powierzchni 42 arów o wartości ponad 607 tysięcy złotych netto została przekazana na potrzeby rekreacyjno-sportowe. Wyłożono do wglądu projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Zielonki, które po długich negocjacjach zostało zaakceptowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Dyrektora OPN i Zarząd Województwa. Każdy zainteresowany mógł zgłosić do niego uwagi. Tuż przy szlaku rowerowym w sołectwie Bosutów-Boleń funkcjonuje już teren rekreacyjny. W latach 2016-17 z budżetu gminy wykonano boisko trawiaste z piłkochwytami za 49 tysięcy złotych. Jego rozbudowa o piaszczyste boisko i kącik grillowy, w dużej mierze przygotowana przez samych mieszkańców, kosztowała 11 tysięcy złotych i poświęcony czas. Powstały również w gminie 4 nowe siłownie zewnętrzne – w Bosutowie, Brzozówce, Dziekanowicach i Koszkwi. Po raz piąty zawodnicy z gminy osiągający wysokie wyniki otrzymali stypendia sportowe od gminy Zielonki. W 2017 roku przyznano 5 stypendiów sportowych i 2 nagrody o łącznej wartości 26 400 zł. Klub sportowy Bibiczanka obchodził jubileusz 25-lecia. Urodziny były okazją do podziękowań, uhonorowania zasłużonych działaczy i sportowych rozgrywek dla zawodników kilku pokoleń. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2017 roku przez 8 klubów sportowych i stowarzyszeń samorząd przeznaczył kwotę 300 tysięcy złotych. 2 razy w roku w gminie wspólnie biegamy. Jeszcze zimą podczas biegu pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym i we wrześniu na marchewkowym półmaratonie. Start i meta biegów w 2017 roku miały miejsce na terenie klubu sportowego Bibiczanka. W obu biegach wzięło udział prawie 200 biegaczy. 4. rajd rowerowy po gminie Zielonki zgromadził blisko 1000 zawodników. Wzięły w nim udział całe rodziny. Po rajdzie można było odpocząć, oglądając występy, a na koniec wziąć udział w emocjonującym losowaniu atrakcyjnych nagród.
Dla uczestników wystąpiły m.in. cheerleaderki z grupy Złota Attica. Odbyła się już 15. Zachariaszada, na którą do gminy Zielonki przyjeżdżają podopieczni ośrodków wsparcia z całej Małopolski. W tym roku bawiło się na niej blisko 550 osób. Gmina Zielonki była areną zmagań 7 Mistrzostw Medycznych i Ratowniczych jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego. Między innymi w Garliczce i w Węgrzcach rywalizowało 20 drużyn z całej Małopolski, a przed szkołą w Zielonkach uhonorowano zwycięzców. Wygrała jednostka ratowniczo-gaśnicza Komendy Miejskiej PSP w Krakowie. Kolejna ochotnicza straż działa już w naszej gminie od wieku. Setne urodziny obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna z Owczar. Druhowie zostali uhonorowani medalami, a do jednostki popłynęły życzenia i podziękowania za pomoc mieszkańcom. Wmurowano też pamiątkową tablicę. Gminne jednostki OSP wzbogaciły się też o sprzęt do ratownictwa medycznego od ministra sprawiedliwości za ponad 55 tysięcy złotych. Dodatkowo 4 agregaty prądotwórcze za ponad 100 tysięcy złotych otrzymały od gminy Zielonki. Rok 2017 został przez Radę Gminy ogłoszony rokiem Stanisława Wyspiańskiego w gminie Zielonki. Odbyło się szereg przedsięwzięć organizowanych przez instytucje gminne i stowarzyszenia. Poprzez wydarzenia szkolne, konkursy i parady, dożynki dedykowane artyście, szlak śladami artysty, narodowe czytanie, tworzenie muralu, wydarzenia zmierzały do finału, czyli konferencji Wyspiański wraca do Węgrzc, podczas której gościliśmy wnuczkę Stanisława Wyspiańskiego, Dorotę Wyspiańską-Zapędowską, autorkę najnowszej biografii artysty Monikę Śliwińską i wicedyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie, doktora habilitowanego Łukasza Gawła. A fragmenty wesela zaprezentowali studenci Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie pod opieką Agnieszki Mandat. Zainaugurowany został Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zielonkach. Liczne warsztaty, wykłady, spotkania poetyckie odbywające się cyklicznie przez pół roku zwieńczył rodzinny dzień z seniorem w Zielonkach. Środowisko seniorów jest coraz bardziej aktywne w naszej gminie, a najstarsza z organizacji dla osób starszych Koło Seniora w Węgrzcach obchodziło w 2017 roku 10. urodziny. Urfermata obchodził 10-lecie istnienia. W tym czasie rozrósł się do ponad 80-osobowego, wielokrotnie nagradzanego zespołu. W tym roku dał wspaniałe koncerty, jubileuszowy w maju w krakowskim Multikinie, w październiku koncert sakralny w kościele w Zielonkach, a w grudniu zaśpiewał w oratorium do Betlejem Filharmonii Futura w kinie Kijów. Najdłuższym muzycznym wydarzeniem była kolejna edycja festiwalu Muzyczna Koszkiew. W jego ramach przez 2 wakacyjne miesiące odbyło się 10 koncertów muzyki klasycznej. 14 stycznia 2018 roku został otwarty w Bibicach punkt biblioteczny nazwany Kulturoteką. Z założenia Kulturoteka ma być nie tylko miejscem, skąd można pożyczyć książki i audiobooki, ale i miejscem gromadzenia przedmiotów będących świadectwem dziedzictwa kulturowego Bibic. W roku 2017 minęło 5 lat od podpisania umowy partnerskiej między gminą Zielonki a francuskim miasteczkiem Ersan-Köpigny. Podczas wizyty delegacji oficjalnej z partnerskiej gminy z tej okazji odsłonięto tablicę pamiątkową w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach. W skład delegacji goszczącej w naszej gminie weszli członkowie Rady, Komitetu Współpracy Ersan-Köpigny Zielonki oraz chór Chandersen, który wystąpił podczas Dnia Gminy Zielonki na Rynku Głównym w Krakowie w ramach targów bożonarodzeniowych wraz z zespołami z naszej gminy. Natomiast parafialno-gminna orkiestra Dęta z Zielonek wraz z grupą cheerleaders Złota Attica reprezentowała gminę Zielonki podczas międzynarodowego przeglądu orkiestr dętych i mażoretek na Węgrzech. W 2017 roku gmina została wielokrotnie uhonorowana. Minął kolejny 2017 rok. Rok, w którym wiele się działo. Rozpoczęliśmy duże inwestycje wodno-kanalizacyjne po procedurach składania wniosku i procedurach przetargowych. Firmy wykonawcze realizują zadania w
kilku miejscowościach. Zadanie na prawie 25 km sieci wodno-kanalizacyjnej stworzy możliwości przyłączenia kolejnym mieszkańcom do kanalizacji sanitarnej. Miniony rok to również rozpoczęcie dużych inwestycji oświatowych. Rozpoczęliśmy realizację szkoły w Zielonkach i szkoły w Bibicach. Szkoła w Przybysławicach wkracza w fazę uzyskania pozwolenia na budowę i dokumentacji budowlano-wykonawczej do przetargu, który w 2018 roku planujemy zrealizować. W całym roku wiele przedsięwzięć wiązało się z wzbogacaniem terenów rekreacyjno-sportowych. W kilku miejscowościach powstały nowe siłownie, place zabaw i boiska do rekreacji dla mieszkańców gminy. Bardzo duże przedsięwzięcia związane z przygotowaniem do realizacji robót drogowych w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych zostały przygotowane, wkraczają również w fazę przetargową i rok 2018 to będą kolejne kilometry ścieżek rowerowych, modernizacji drogi powiatowej od Węgs do Batowic i długo oczekiwanego przedsięwzięcia przebudowy wiaduktu nad torami kolejowymi w Batowicach. Na przełomie roku 2017-2018 minister infrastruktury, pan Andrzej Adamczyk, zlecił realizację przetargu na projekt i budowę północnej obwodnicy Krakowa. Zadanie strategiczne dla całego krakowskiego obszaru funkcjonalnego, ale również dla gminy Zielonki i miasta Krakowa. Rozwiąże to wiele problemów komunikacyjnych na tym obszarze i powinno zdecydowanie rozładować korki, jakie są dzisiaj na dojeździe i wyjeździe z miasta Krakowa. W okresie od ostatniego śledzika odbyło się wiele przedsięwzięć kulturalnych, tradycyjnych imprez, ale również bardzo mocno został zasygnalizowany, zaplanowany przez Radę Gminy Rok Wyspiańskiego. Udało nam się wiele ciekawych, fajnych przedsięwzięć związanych ze Stanisławem Wyspiańskim zrealizować na terenie gminy, przybliżyć postać, która przez 2 lata przebywała na terenie miejscowości Węgrzce w ostatnim okresie swojego życia. Na zakończenie chcę wszystkim serdecznie podziękować za pracę i współpracę w 2017 roku wszystkim mieszkańcom, radnym, sołtysom, organizacjom i stowarzyszeniom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do rozwoju gminy Zielonki i mają również znaczący udział w kolejnym wyróżnieniu gminy Zielonki w rankingu Rzeczpospolitej, bo po 2 pierwszych miejscach w minionych latach, w tym roku, jako jedyni utrzymaliśmy się na 2. miejscu w rankingu Rzeczpospolitej. Serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam do dalszej pracy i współpracy na rzecz rozwoju gminy Zielonki.